Nadszedł grudzień, a wraz z nim bajkowe Mikołajki w Pałacu Kultury Zagłębia. To niezwykłe wydarzenie składać się będzie z tradycyjnego spotkania ze świętym Mikołajem. Mikołaj wręczy prezenty dzieciom, będą mu towarzyszyły oczywiście pałacowe elfy. Łącznie na kolanach Mikołaja zasiądzie 120 dzieci. To będzie pierwszy dzień bajkowych Mikołajek. Podczas drugiego dnia będzie się działo o wiele, wiele więcej, gdyż od godziny 9:30 w pałacu rozpoczną się seanse filmowe dla dzieci oraz inne wydarzenia w ramach międzypokoleniowego festiwalu literatury dziecięcej, który jest organizowany wraz z Fundacją Czas Dzieci. I tutaj znajdziemy między innymi spotkanie ze szwedzką autorką bajek Jujo Wieslander. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00. O godzinie 12:30 odbędą się warsztaty plastyczne z Przemkiem Wechterowiczem na podstawie książki Być jak tygrys. O tej samej godzinie rozpoczną się również warsztaty wokalno-aktorskie oraz męskie czytanie z aktorem Łukaszem Prackim. Jednak to nie wszystko, co przygotowaliśmy w ramach festiwalu. W pałacowi instruktorzy przygotowali również warsztaty plastyczne, stworzenia lalek teatralnych oraz rekwizytów. Odbędzie się również wystawa dla dzieci w przeszkleniach sali teatralnej w holu głównym pałacu pod tytułem Ożywić nieożywione, która będzie prezentować lalki z Teatru Ateneum oraz Teatru Dzieci Zagłębia. Odbędzie się również finisaż wystawy związanej ze Świętem Niepodległości pod tytułem Kto ty jesteś, Polak mały, którą możemy podziwiać do 7 grudnia w Galerii Sztuki Pałacu Kultury Zagłębia. Zapraszamy bardzo serdecznie. 6-7 grudnia bajkowe Mikołajki w Pałacu Kultury Zagłębia. Będzie się wiele działo. Więcej informacji oczywiście na naszej oficjalnej stronie internetowej www.palac.art.pl. Zapraszamy zarówno dorosłych, jak i dzieci na Mikołajki oraz międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej. Kto choć raz był w Dąbrowskim Pałacu na spotkaniu z brzuchatym panem w czerwonym kubraku, ten wie, że tego dnia w Pałacu Kultury Zagłębia panuje magiczna atmosfera.